15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Błogosławione łono, które Cię nosiło, pierwszy, które ssałeś. Dzisiaj święto Maryi. Maryja zostaje wzięta do nieba. To jest nasza droga. To jest nasz kierunek, nasz cel, nasze powołania. Tak jak Maryja, podążać ku niebu. Daje nam Chrystusa, by nas przygotował na tę drogę do nieba. My mamy zawsze mieć oczy zwrócone ku niebu, bo tam jest nasze królestwo, tam jest szczęście człowieka. Starajmy się rzeczywiście iść tą drogą Maryi, iść tą drogą Jezusa. Oni nas uczą, oni nas prowadzą, abyśmy tam kiedyś się znaleźli. Jezus powiedział, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele i dla każdego z nas przygotował to mieszkanie. Nie ma takiej możliwości, nie będzie, że dla nikogo się nie, ono nie znajdzie. Znajdzie się dla każdego, kto chce rzeczywiście swoim życiem, swoją codziennością, czy nami zasłużyć na to niebo. Niech Maryja będzie dla nas takim przykładem. Niech Maryja pociągnie nas ku niebu. Niech Maryja weźmie nas jako matka za rękę i prowadzi tymi drogami naszego życia, drogami świętości właśnie ku Jezusowi, który oczekuje nas w Królestwie Niebieskim. Gromadzimy się w pięknym kościele, jak widzicie, Matki Bożej Ostrobramskiej w New Jersey. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, noszę Was w swoim sercu, Wasze intencje, wszystkie sprawy dzisiaj oddaję tu Matce Bożej w czasie Eucharystii. Szczęść Boże!